Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Gzikson, a to jest kolejny odcinek serii Shakes and Fidget na Androidzie. Na samym początku wejdziemy sobie do gildii i widzimy, co jest sprzeczne z nagraniem sprzed tygodnia, na którym mówiłem, że nie będzie oficera. Po prostu powiedziałem dlaczego, dlaczego, po co w ogóle, nie? No i został nim jednak Matic 908. Dlaczego? No po prostu wpłacił sporą ilość grzyba. Już na poprzednim nagraniu widać było, że wpłacił ponad 100 grzybów. Dopłacił jeszcze ich o wiele, wiele więcej. Na początku wpłacił około 500 i się spytał o oficera i powiedział, że jak dam mu oficera, to dopłaci. No po prostu będzie niespodzianka. To ja się domyślałem, że dopłaci więcej grzybów, no to by było na tyle, bo nie ma tu co się rozgadywać. Jednak zrobiłem wyjątek i nie żałuję tego. Siemanko. Nagrywam. Pozdrawiam wszystkich. Wejdziemy sobie teraz w walki. Chciałem wam pokazać kilka walk. Może nie będę pokazywał wypraw gildii, bo jeśli należycie do mojej gildii, to po prostu widzicie, jak przebiegają te walki. No, nie widzę po prostu sensu, żeby pokazywać to. Tutaj pokonałem bestię. Będę może komentował, zobaczycie sobie, jak to wygląda. Na arenie muszę wam pokazać po prostu jedną walkę, bo no po prostu zobaczcie sami. W tym momencie już byłem pewien, że przegram. No i proszę. Tak się wygrywa walki właśnie. To było coś po prostu niecodziennego i patrzenie. No, nieraz było w loszkach, że zostawało potworowi dosłownie kilka HP. No i przegrywałem. A teraz po prostu sytuacja odwrotna. Nie przeciwnikowi zostało tyle HP, tylko mi. Z Infernixem też się trochę męczyłem, ale myślę, nie będę. Muszę mieć 13 pupila, no i po prostu pokonałem go właśnie w ten sposób. I muszę pokazać ostatnią naszą wyprawę. Jak widzicie, wynik porażka. Na szybko ją pokażę.
No i zostaje nam boss, gobliński mag. Myślałem, że on jest magiem, ma profesję maga, a jednak to jest zwiadowca. Tutaj nie będę nic mówił, po prostu zobaczcie sobie tą walkę. Na koniec coś powiem. No i niestety przegraliśmy. Zostało goblińskiemu magowi 3 miliony HP. To jest zwiadowca, czyli no po prostu jak zacznie unikać, no to jest ciężko wygrać z nim. No ale mam nadzieję, że przy następnym podejściu pokonamy akurat tego przeciwnika. Kolejna wyprawa będzie prawdopodobnie jutro. Dokładnie napiszę w wiadomości wszystkie. No i przechodzimy dalej, no. Przejdziemy sobie do pupili, nakarmimy je. Już teraz nie karmię tych pierwszych pupili w środowisku Ziemia, to już jest lisownik, bo poniekąd jest na 100. levelu. W okniu właśnie Infernix. No, wybrałem Infernixa. Też będzie na 10. poziomie dzisiaj. Idziemy do karczmy. Ogólnie dzisiaj jest weekend expa. Także doświadczenie jest bardzo przyjemnie się zdobywa doświadczenie. Doktora sobie pójdziemy, zakręcimy kołem. No nie, no dlaczego nie grzyby, no? W sumie mamy 629 grzybów, ale nie, jeszcze chcę 3. No, spoko. Idziemy do toalety. Zostawimy jeden kamień. Akurat fajnie mi powypadały te kamienie. Akurat każda cecha osobna. No w sumie do zbrojowni, do gabinetu magii nie ma sensu wchodzić. Wrócimy się do pupili i spróbujemy zrobić w środowisku woda. Troszkę szkód, ale nie wiem, czy się uda. No bo dziubink, no po prostu wali, jak walnie hita, to już jest tragedia po prostu. Nie próbuję już dalej. Nie ma sensu. I tak nie będę mógł tutaj mieć 13 pupila, ponieważ on jajko tego pupila można zdobyć tylko w wakacje. No a teraz już mamy wrzesień, także już nie da rady. Będę mógł uzyskać jajko 12 pupila, którego będę ulepszał. Do światła zajrzymy. Może lisownik będzie słabszy i damy radę. No i pięknie. A, lisogorzec, sorry.
Spróbujemy jeszcze ptasia, ale podejrzewam, że będę musiał mieć setny level. No i to trochę lipa. Trochę będzie ciężko, tak samo jak w środowisku ogień chyba. Nie, no nie ma sensu na razie. Jeszcze wbiję tutaj 5 leveli dzyńką i wtedy będę mógł próbować. Tutaj do mroku pójdziemy. Pokonaliśmy. Teraz jakby 12 poszedł, już by było fajnie. Teraz opłaca się po prostu rozwijać albo 12, albo 13 pupila, w zależności czy jest mocny, czy też nie. Czy powinno się dać radę 13, na przykład Ponikon jest zwiadowcą. No i unikała dosyć ładnie. W ogniu mamy Chrompa, który też jest zwiadowcą. I też ładnie unika, no tak jak widzieliście. Teraz w mroku spróbujemy 12 pupila. Powinniśmy dać radę, za którymś razem damy radę. To było piękna walka też. Zobaczymy sobie, jak jest. 13 pupil, toperz. Ciekawe, czy z nim w ogóle damy radę. Aha. Nie no, super no. Fajnie. Seria uników i wszystko. No, to jest typowy zwiadowca. No, chciałbym go pokonać i ulepszać. W sumie to może wyjść, ponieważ Siorp jest zwiadowcą i też potrafi unikać, no ale nie wiem, czy aż tak dobrze jak toparz. No, ostatni raz próbuję i chyba kolejnego razu nie ma sensu, no bo sami widzicie, jak wygląda ta walka. A już się łudziłem, że zrobi tak na przykład 20 uników pod rząd i wygramy, no ale niestety. Tutaj sobie zrobimy, tutaj jest w wodzie najmniej to. Tutaj mamy łączny poziom 105. Nie ma jeszcze maksymalnie ulepszonego, ale pewnie jest 97 albo 8. Także weźmiemy w świetle, to mamy dzynkę 95. Ja jednak bym nie ryzykował. Weźmiemy ziemią i wtedy powinny być większe szanse na wygraną. No i wygraliśmy, bo pokazała się Jerzyna mego. A tutaj jeszcze nie ulepszał cały czas jednego pupila, tylko kilka. Także no, wiadomo, jak się skończy ta walka.
piąty. Zaryzykujemy światłem. Dwa HP, nie? No to super, no. A to będzie ciekawa walka, bo mają podobny poziom. Zębik nawet ma tutaj wyższy niż Zyńka. I powiedzcie mi, czy... No ja nie mam szczęścia do tej gry. No ja nie mam szczęścia. No zobaczcie, ile HP jej zostało, no. By dostała mocniejszego hita i by padła, no. No ale ja się z tego cieszę, no nie narzekam, tak. Ciekawe jak tutaj będzie. No jak już ma siorba na 8 poziomie, no to, to już wiadomo jak się skończy ta walka. Nie ma, żeby po prostu nie ma opcji, żeby przegrać. Daliśmy radę. No, ładnie poszło. 5 winów. No, znaczy tutaj na odcinku pokazałem 4 walki, ale jeszcze jedną walczyłem i wygrałem. W gildii sobie zrobimy kolczastą pokrakę. Tutaj już powolutku schodzi po parę milionów. Jak widzieliście, zaczęliśmy od mniejszej ilości HP jak poprzednio. Nie wiem dokładnie jak to się odbywa, ile jej się odradza punktów życia. No tutaj idziemy do przodu. Może tak. No nie wiem nawet jak oszacować i w jakim czasie ją pokonamy, no ale idziemy do przodu. Siedem milionów. Jest fajnie. Teraz pójdziemy do twierdzy, bo nie potrzebujemy tam iść. Zrobimy sobie portal. Nie zostało 24% życia. Jest szansa, że go pokonamy, ale trzeba po prostu tą walkę zobaczyć i wtedy będziemy wiedzieć. Gdzieś pokaż na co się cię stać, bo no nie możesz mnie zawieść. Ładny hit. 500 000. Dwa krytyczki pod rząd. No super, no. Jest ok. No Gziksem, no zrób 10 tysięcy bloków, damy radę. Albo... O nie, no to było piękne akurat, no. To jest kolejny dowód na to, że Gzikson jednak ma szczęście. Nie musisz mieć 50% szczęścia, żeby atakować porządnie krytami, niszczyć swoich przeciwników. U doktora Abawuwu już byliśmy. Dostaliśmy doświadczenie, fajnie. A ja chciałem 3 grzybki.
Niestety poza odcinkiem pokonałem pierwszego przeciwnika. Powinno to być tu w walkach. Ale nie ma. Chyba nie zapisałem. Niestety. Mówi się trudno, żyje się dalej. No po prostu pokonałem go, bo chciałem pokazać bratu, jak wygląda wieża. I niestety przez przypadek pokonałem. No, tak się zdarza, no. Weźmiemy sobie awkę. Zrobimy loszki, to no, może uda się zielony dzwoneczek pokonać. Nie mówię, że nie. Zielony dzwoneczek jest magiem. Mamy jeszcze po jednym klejnocie na każdą profesję, także jeśli będzie potrzeba, to po prostu włożymy ten klejnot. Ja wiem, że po prostu nie mówię po prostu tak, jak powinienem, no ale jestem zmęczony, skacowany w sumie, ponieważ wczoraj miałem imprezę integracyjną, no i parę piw wypiłem, więc jestem wczorajszy trochę. No niestety nie daliśmy rady z zielonym dzwoneczkiem. Spróbujemy jeszcze raz. O kurczę, teraz to nie podpisała się nasza zwiadowczyni pana Kunegunda, ale jest szansa, no milion zostaje, także ciężko, ciężko będzie, ale no, nie mówię, że to nie jest realne. Która ogólnie ona ma level 202. No i gdzie 202 ciastek miał 200, daliśmy radę. Kurde. No trzeba przeklikać, no. Dawaj. Dawaj mi tego potwora, daj mi itemek fajny. No niestety nie wyszło tym razem. Nie będziemy próbować, bo to się nie opłaca. No. Ja już nie będę próbował poza odcinkiem, żeby nie doszło do takiej samej sytuacji jak poprzednio. Tutaj mamy zombie syjamskie, będziemy musieli pokonać się. Ciekawe, jaka to jest profesja, czy to jest mag, czy zwiadowca, czy wojownik. No, okaże się jutro. Jutro się dowiem. Za tydzień wy się dowiecie na odcinku. Wie, że nie da rady ruszyć. Trzeba spróbować smoka ciemności. No drugi krytyk. Nie, no trzeba było trzeciego jeszcze przyjąć. No co ty blokujesz, no? Nie no, Glikson, pokaż, że jednak masz szczęście. Niestety, no coś mi nie pykło, no. Ale nie mówię, że nie damy rady, no. I my nie damy rady, no. Nie takie walki pokonywałem. Nie, no, 125 tysięcy.
KHP, no nie, no to już było chamskie. Mogło się, mógł się wykrwawić już ten smog. No ale niestety, no. O, 28 milionów doświadczenia. Zawsze spoko. Nie, no to nie jest smog ciemności, no ale rycerz posępnego czarapu. Jest wojownikiem. I sądzę, że damy radę go przeklikać. No, możemy próbować. Dlaczego pokazuje, że to jest smok ciemności? No tego nie rozumiem trochę, no ale trudno. Zobaczymy sobie, jak wygląda ta walka. Że to będzie strasznie długo trwało chyba, no ale na koniec możemy sobie zobaczyć jedną walkę z rycerzem posępnego czarapu. Chciałem go przeklikać na szybko, ale teraz muszę zobaczyć po prostu, czemu nie daje rady. No. Ma po prostu dużo HP. Jakby więcej krytyków siadło, to byśmy dali radę. No kurczę, no. Pięknie. Nie no, to było piękne. No, muszę przyznać, to było piękne. Pluszowy psiak dla prawdziwych twardziel. Nie no, super. No. No ja. Cyrk grozy. Pan Clown Down. No zawsze spokój. On jest też wojownikiem, także zobaczymy, jak to wygląda. Milion mu zostaje, no to no, coś trzeba wymyślić, no bo nie no, szepciej, kurde, bo no tu czasu nie ma. Nie, to siły będzie niewiele mniej, ale będzie więcej wytrzymałości i szczęścia, także opłacalny to jest interes. No pewnie, że ulepszyć klejna. No i mamy tylko 28 punktów siły mniej. Ale mamy więcej wytrzymałości i szczęścia o 206. Także bardzo dobry interes. Za tydzień będzie prawdopodobnie weekend epicki. Także będę próbował jakieś artefakty zdobyć dla siebie i swoich pomocników w wieży i strefie. No i którzy mi pomagają w wieży i w strefie mroku. Powinno być ok. No nie spamcie mi, no kurczę, no. Jakieś powiadomienia przychodzą. Ciekawe, ile spalimy grzyba na tego pana klauna. Żeby się chciało powiedzieć, no co za down, no. Niestety, no. No za kolejnym razem może da radę. Nie no, to jest po prostu chamskie. No, żeby tyle. Nie no. Mocniejszy hit i powinien paść, no ale. Tutaj zobaczymy sobie tą walkę. Też ma tutaj dużo wytrzymałości. Czyli Jackson postaraj się z krytami, bo inaczej no to będzie ciężko wygrać. Właśnie, no nie ma za dużo krytów. Mam nadzieję, że później się nasz Jackson rozkręci i pokaże serię 12 tysięcy krytów na przykład. To by było fenomenalne dla mnie. Chyba nie w tej walce.
Jeszcze tu zobaczymy, jak to wygląda. No bo od razu spróbujemy go przeklikać. Milion mu zostaje, także powinniśmy dać radę. Milion 100. 394 tysiące. Nie no, coś mi tutaj nie pasuje. No powinien dać radę. No. Nie, ostatnie trzy grzyby. Nie, dobra, ostatni grzyb. No, jeszcze gorzej. No i idziemy do strefy mroku. Posępny wampir. To może być ciekawe. No i super. Mamy kolejny itemek. Siła mniejsza. Wytrzymałość też mniejsza. Tutaj dam mu chyba klejnot na wytrzymałość i będzie ok.170 level wbity właśnie. No jest progres, no. I tutaj ten na wytrzymałość. Znaczy klejnot na wytrzymałość. Będzie ok. 4 miliony będą? Oczywiście, że tak. Nawet 4 miliony 200. No tutaj był klejnot 204. Damy swoim pomocnikom te dwa itemki, bo są pewnie lepsze. Tutaj damy. Siły chłopaszek musi nabrać porządnej. I tutaj chyba to samo zrobimy, bo tutaj można jeszcze przytopić ten lok, ale to jutro sobie, na jutro sobie zostawię, żeby punkty many były, no po prostu żeby manę uzupełnić. Na tym zakończę dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was do zostawiania łapki w górę, komentowania, subskrybowania, udostępniania. No i kończę. Cześć.